Jerzy Marcinkowski w swoim tomie Poszli zdobywać świat jawi nam się jako poeta zawieszony pomiędzy klasyczną starożytnością, do której pielgrzymuje, i bolesną współczesnością, w której egzystuje. I dzieli się z nami w tym tomie swoim zakłopotaniem chyba przede wszystkim tym rozdarciem pomiędzy tym, co duchowe i intelektualne, starożytność, i tym, co współczesne, fizyczne, chyba raczej bardziej, i bolesne. Jest więc jednym z nas, ale jednym z nas nietypowym, bo dającym sygnał o tym, że nie jesteśmy pełni. Jerzy Marcinkowski, człowiek ciekawy, poeta dobry. Wiersze w tomie Poszli zdobywać świat Jerzego Marcinkowskiego są ponumerowane. I co charakterystyczne, są ponumerowane cyframi rzymskimi, i to jest siódemka rzymska. Przewodnik powiedział: w tym ponowoczesnym mieście ludzie żyli bukolicznie, średnio po 40 lat. W pierwszym wieku mieli tam wszystko, czego można chcieć. Słupy ognia i czarna chmura załatwiły sprawę. Łagodny Tytusz Flawiusz zakazał mówić, że kiedykolwiek istniało.